Nazywam się Justyna Szatkowska, jestem architektką z pracowni architektonicznej Tate Mono. Razem z zespołem odpowiadamy za projekt scenografii wystawy Tumuranów. Nasz zespół to nie tylko architektki, ja, Ania Pydo i Kasia Pawlik, ale także projektant grafiki Piotr Antonow, który odpowiada za wszystkie elementy grafiki, które znajdują się na wystawie, oraz projektant treści Franek Zakrzewski, który pomagał nam merytorycznie w pracach nad wystawą. Nasza przygoda z tym projektem zaczęła się od wygranej w konkursie, do którego zostaliśmy zaproszeni przez Muzeum POLIN. Przed nami stanęło zadanie zaprojektowania scenografii do tejże właśnie wystawy. Otrzymaliśmy scenariusz merytoryczny od zespołu kuratorskiego i autorów wystawy i postanowiliśmy sprostać temu zadaniu i zaprojektować scenografię. Zgodnie ze scenariuszem wystawa dzieli się na podstawowe części dotyczące lokalizacji na przedwojennych nalewkach, lokalizacji współczesnego Muranowa i kalendarium. Ja chciałabym opowiedzieć o najważniejszych dla nas elementach tej wystawy i takich najważniejszych decyzjach projektowych. Postanowiliśmy wyróżnić strefę wejścia na wystawę. Na samym początku wystawy wita nas duży stół, na którym prezentowane są obiekty wydobyte z miejsca, gdzie w tej chwili stoi muzeum. Stół ustawiliśmy na tle ściany z mapą, którą zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby nawiązywała do głównej metafory tej wystawy, czyli palimpsestu, czyli rękopisu, który zostaje zmazany i zapisany na nowo. Na naszej mapie chcieliśmy pokazać właśnie to rozwarstwienie i te dwie warstwy nakładających się na siebie planów urbanistycznych, które do siebie po prostu nie pasują. W tą mapę wbijamy takie znaczniki w postaci walców, które oznaczają lokalizacje, o których będziemy opowiadać na wystawie. Bardzo ważny element naszego projektu stanowi okno. Okno, które znajduje się na sali wystaw czasowych i które zazwyczaj podczas wystaw jest zasłaniane. Nam zależało na tym, aby nasze okno zostało odsłonięte. Bardzo zależało nam na tym, aby dzięki temu oknu połączyć naszą wystawę, naszą ekspozycję z głównym bohaterem tej wystawy, czyli Muranowem. Dzięki temu oknu Muranów wchodzi do środka naszej wystawy. Również kalendarium zaprojektowaliśmy w ten sposób, aby w układzie chronologicznym wpisać okno, które staje się taką gablotą, soczewką łączącą nas z Muranowem. Stanowiska prezentujące poszczególne lokalizacje mają formę walców. Forma walca nawiązuje do znaczników wbitych w mapę na początku wystawy. Drugą inspiracją były dla nas słupy ogłoszeniowe. Przeglądając niezliczoną ilość przedwojennych zdjęć, zauważyliśmy, że forma słupa ogłoszeniowego jako forma małej architektury w Warszawie pozostała niezmieniona do dzisiejszych czasów. I właśnie ta forma słupa stała się dla nas inspiracją dla projektu lokalizacji. Kolejną ważną decyzją projektową była ulica Nalewki. Wytyczyliśmy tę ulicę w poprzek sali wystaw czasowych i celowo zaprojektowaliśmy ją jako minimalistyczną konstrukcję z drewnianej kantówki z naciągniętą białą tkaniną. Nie chcieliśmy tworzyć makiety starej ulicy. Chcieliśmy, aby ulica miała charakter symboliczny, wręcz oniryczny i w ten sposób chcieliśmy pokazać tą nieistniejącą i legendarną ulicę. Poprzez przejścia w pierzejach ulicy możemy eksplorować przedwojenne lokalizacje. Natomiast lokalizacje współczesne ustawione zostały na wolnym planie sali wystaw czasowych, co też miało nawiązywać do powojennej urbanistyki Muranowa. Projektując architekturę wystawy, inspirowały nas również idee modernizmu, które bliskie było architektom, którzy po wojnie odbudowywali Muranów. Z tego wynika ten funkcjonalny minimalizm naszej wystawy. Na co dzień bliskie są nam proste formy, szczerość użytych materiałów, a także estetyka, która jest dla nas bardzo ważna w czasie projektowania. Celowo staraliśmy się ograniczyć ilość użytych materiałów i form projektowych. Ważne było dla nas także przy projektowaniu wystawy, aby używać materiałów, które można poddawać recyklingowi. Na wystawie ważna też jest bardzo kolorystyka. Kolorystyka jest takim przewodnikiem.
Dobraliśmy dwa podstawowe kolory. Kolor niebieski dla prezentacji historii przedwojennych i wojennych oraz kolor ceglany dla prezentacji historii powojennej. Chciałabym wszystkich Państwa zaprosić na wystawę Tumuranów, którą mieliśmy przyjemność projektować. Chciałabym też podziękować bardzo całemu zespołowi Muzeum POLIN i wszystkim osobom, które pracowały przy wystawie, za tą możliwość i tą przygodę, jaką było projektowanie wystawy Tumuranów.